Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Knight's Tale. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Rękodzielnik, jedyna to była misja na poziom 15, a teraz jedyna na poziom 16, Serce Knei oraz Wydarzenie. Drugi skarb Tuta Dedanann. Mędrzec, który opowiedział nam o czterech skarbach Tuta Dedanann. Po raz kolejny złożył wizytę Se Mordredowi. Mówił o zapomnianej polanie gdzieś w głębi lasu Sithe, której strzeże pradawna magia. Powinna się tam znajdować legendarna relikwia Dagdy, jeden z czterech skarbów wykonanych przez boski lud. Polanę spowija Fetch Fiada, albo jakoś tak, magiczna mgła, przez którą przejść mogą jedynie najwspanialsi łowcy i ludzie lasu. Najwspanialsi łowcy i ludzie lasu. No ten nasz rycerz w różach wygląda jak człowiek lasu. Bo tak się składa, że no mamy misję na poziom 16. Raz, dwa, trzy i mam tylko czterech bohaterów z poziomem 16. Ten za niedługo będzie miał, będzie piąty bohater. A reszcie troszkę brakuje. Tej mało brakuje, ale musi się pierw wyleczyć. Trochę dostała. Ty masz 15. Też 15. Ty też 15. Kurczaki. No wcześniej jak było więcej misji, to można było nadrobić innymi, a teraz troszkę gorzej. Dobra, czyli ty wyglądasz jak człowiek lasu. Rycerz wróżek. Może da radę. Może da, może nie. Zobaczymy. Tu jest Mordred wymagany. Jest wymagany Mordred, więc my zrobimy sobie teraz troszeczkę inaczej. Mamy troszkę pieniążków, bo sprzedałem co nieco. Tu jeszcze dwie misje? Dwie misje. I powinny wpaść na poziom 15 rzeczy. Mamy 1300, więc będzie mnie stać prawdopodobnie. Dlatego mam tyle też pieniędzy, bo aż 3 relikty sprzedałem za gotówę. No i dobra. Do lecznicy. Jedna misja, a tutaj... Też dwie, no kurde, dużo. Ty. A jedna. To jedna za darmożkę. Tylko, że to są urazy. A jakie masz urazy? Nie wiem, też się trzeba usunąć. Dobra, to lecisz tutaj, pyk. I ty też, koleżko, lecisz i za to płacę. 720. Pyk. Wszyscy się leczą? Wszyscy się leczą. To reszta musi się szkolić. No i czekaj, ty masz 16, ty masz 16, ty masz 16, ty będziesz miał po jednej turze. Ty też nabijesz level. Merlin. Przerwij szkolenie. Bo chyba zapłacę za jego szkolenie. Białego rycerza. A ty się szkol tak o po prostu. Szko w sumie 14 masz. Nie, dobra, nie będę się z tobą tackał. Ty masz 16. To ma najmniej. Dendrain, nie chciałbym, żeby ona została kiedykolwiek w tyle, więc będziesz się szkolić też. No i pięknie. Dekrety. Wszystko aktywne. No to lecimy. Walka na kopie, przesuwamy zegar. Ja wszystkich wszędzie włożyłem, no więcej nic zrobić nie mogę. No, no nie mogę. A, mogę coś zrobić, bo zapomniałem to w poprzedniej misji zrobić. To kuźni dać rzeczy. O, zapomniałem też o tej zbroi, o widzicie. No właśnie, to tak o. Coś sobie wykręcimy. Ty już masz na poziom 15. Przekucie poziomu. To zrobimy na poziom 15, bo to fajne. Bo to fajne jest. Przekuć. A jeżeli chodzi o coś innego. Tutaj, ale nie mam tych kamyczków. Nie mam tych kamyczków. A, mam jeden. Mam jeden. A to niebieski by kosztował, nie? Tak, niebieski. Mogę zrobić niebieski. Mam już niebieski. Czy jest sens to robić? Balan. No właśnie, bo jakiś topór by się przydał. Tylko też na poziom 15, on ma jeszcze na 10. Tutaj bym włożył coś na poziom 15 i przekułbym to. To czy ja coś takiego posiadam? Nie, no poziom... Za niskie są te poziomy. Mam jeden łuk. Właśnie, o właśnie. Jest łuk. Na poziom 15. I ten jest na poziom... Nie, ten jest na poziom 10.
No to idealnie, ten łuk się zrobi. Bo niestety... A pokażę, może ty masz też na 10. Za dużo rzeczy mam na 10 level, a za mało na 15, dopiero teraz będą mi wskakiwać. No to no, aż szczerze wam powiem, że szkoda mi tracić tego kamienia, mam tylko jeden na łuk, bo już mam złoty łuk, taki relikt, o właśnie. Po co mi dwa? Tylko to zostawię. Na razie. No i przesuwamy ten zegar. Walka na kopie, pyk, zegar do przodu. No i powrócił Galahad, stoczywszy niezwykłą, trudną, lecz zwycięską walkę z dzikim gonem, 40% doświadczenia i lojalność o 2. To nie koniec, powrót bohatera, rycerz wróżek, wraca, nie zdobywszy relikwii. Żałosne, no to było żałosne. Za słaby był? Albo po prostu nie był łowcą, czyli mogłem wysłać na przykład Vayna. Niestety, nie zdobył, uraz. Ale jakieś tam doświadczenie zdobył. Nie fajnie. Wyleczyłaś uraz. Przekucie przedmiotu, to teraz to wyjmę. I od razu... To nie, to przed misją włożymy coś nowego. Levele zdobyli. No i dobra, Mordred wraca do żywych z poziomem 16. To musimy go wyposażyć. Budika, bo ty miałaś jego miecz. Więc zdejmij wszystko, co masz. No i dobra, ty masz swój miecz. Bierz go, nie mamy lepszego aktualnie. Jeżeli chodzi o zbroję, to Balan ma twoją. Tak więc bierz tą 75. Tą co ma zawsze. Broń, tą co miał zawsze od jego 5 ostatnich misji, nie? Rozumiem, nie będę teraz czytał, no bo gdybym zmieniał na inną, to rozumiem. Ale on naprawdę z 5 misji z rzędu miał to samo wyposażenie i jeszcze nie zmieniałem. 2 eliksiry życia? Nie, 1 pancerza, 1 życia. I coś mi tutaj doszło, tego nie miałem. Uhuhu. Co my tu mamy? Supernowa ognia. Zadaje 75% obszarowych obrażeń od broni każdej jednostce w sąsiednich polach i wywołuje odrzucenie. Ale to trzeba rzucić 12 zaklęć, to bardziej dla maga. Kurde, dla maga, a mag mój już ma naszyjnik. I wolę chyba ten deszcz ognia. Każdej jednostce w sąsiednim polach. To na przykład biały rycerz, który masz? 15. Ktoś to... Ale Mordred rzuca czary, nie? Przecież to jest czar. Walka dystansowa, zaklęcie. Tak, zaklęcie jedno. To też jest zaklęcie. Nie, wsparcie. To jest zaklęcie. Jedno, drugie. Aż 12 zaklęć bym musiał rzucić. To też jest zaklęcie. Trzecie. No ale ma tylko 3 zaklęcia, bo to nie liczą jako zaklęcie. Po rzuceniu co 12 zaklęć. Nie, to dobra. Nie, on za mało zaklęć rzuca, za rzadko. To ty byś musiał to być, ale... To dookoła... No nie przyda mi się to, niestety to mi się nie przyda. Na razie. Dobra, wróćmy do Mordreda. Ty wszystko masz to, co miałeś, zostaje i masz punkty umiejętności, 2. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? Łańcuch piorun zadaje o 20% więcej obrażeń od broni, a jak... A tu porażenie? Nie, to nie, nie chciałbym pójść w te porażenie. Pójdziemy chyba w tą rekonwalescencję. O! Plus 16 z rekonwalescencji. Pyk, punktów życia. Fajno, Mordred jest gotowy. Dendrine, oczywiście, że idziesz na misję, koleżanko, też masz 2 punkty umiejętności. Też dużo podpalasz, to co? Polecimy w ten ogień do końca. Jak mi się wydaje. No, w ten ogień pójdziemy u ciebie.
Umiejętność ognia wywołują o 10% obrażeń więcej od broni, no. Lecimy w to. Zbroja na ciebie już czeka. Gdzie ta jest zbroja? Na poziom 15. Dwie mam. Jest do nadzoru. Ataki z nienacka. Nie, to będzie dla ciebie. To będzie dla ciebie, czyli otrzymujesz jeden punkt akcji podczas pierwszej potyczki po odpoczynku. Ostatnie 4 punkty pancerza to ochrona niezniszczalna. Masz 9 pancerza, super. I czas trwania przyjmowanych efektów krwawienia w turach minus 1. Ty masz łuk, ten od wrażliwości. Ten, co miałaś ostatnio. No jest ciekawy, jest ciekawy. Też go ostatnio czytałem, tutaj nic nie zmieniamy. Zostaje tak, jak jest. Masz 16. Teraz wziąć Balana czy Iwajna? To jest pytanie. Balana wezmę. Biorę Balana. Na Barana. Hej. Ty masz na poziom 10. To też jest na poziom 10. Unsilly Silly. Jaki jest rodzaj przeciwnika? Unsilly Silly. Okej. Okay. To i to zadaję im. To jest bardziej do obszarowych, to do maksymalnych. Do obszarowych jest. No to to co mam zostaje. To zbroję ci trzeba nową dać. No, no niestety muszę tą założyć. Na poziom 5? Nie, no. Słaba jest. Muszę załatwić sobie lepszą zbroję. No ona jest za słaba już. To bardzo za słaba. To nie, no to leci w takim razie chyba Iwajn, jeżeli bo mam te lepsze. Ja mam lepsze zbroje. No pewnie. No to zmiana planu, leci Iwajn. Ty jesteś gotowa, ty jesteś gotowy, gotowa. Ektor po kolei. No to Balan zostaje. No i co my tu dla ciebie mamy? Plus 2, minus 2. Ale tak jest lepsze. Ta jest na poziom 15 i do nadzoru. Odzyskujesz 4 punkty pancerza, gdy odpoczywasz. Obrażenia otrzymywane od nadzoru oraz ataków z nienacka spadają o... A, to spadają o 50%. 4 punkty obrażeń podczas pierwszej potyczki po odpoczynku. Szczerze? Najwięcej do pancerza. Nie no, w sumie trochę lepsze. No to ubieraj to. Ubieraj, dalej ten sam kostur, dalej te same świecidełka, nie zmieniamy, dalej te eliksiry, bo on nie wypił ostatnio, nie ma punktów. Lecimy z Iwajnem, no bo tu u ciebie 32 najlepiej, ale tu jest 32 pancerza, ten pancerz by mi się przydał. Czyli bierzesz to, plus 10% punktów obniżenia obrażeń, gdy znajdujesz się za osobą, czas trwania przyjmowanego efektu podpalenia w turach minus 1. Broń masz na 10. No i tu mamy tą 15. Zaraz ją jeszcze ulepszymy. Oczywiście, że ją zakładamy. Otrzymujesz 1 punkt akcji za pierwsze zabójstwo w każdej turze, plus 4 punkty obrażeń zadawanym jednostkom oddalonym o co najmniej 6 pól, plus 4 punkty obrażeń od strzału. Eliksiry leczenia bierz. To jest do zatrucia, to nie dla ciebie. To nie dla ciebie, złociutki. A co ty miałeś? Aha, te same świecidełka. No ty nie rzucasz czarów, nie? To nie jest czar, to nie są czary. To nie są czary, Mary. Muszę coś ci tutaj założyć, jakiś naszyjnik. Lojalność by ci się przydała. Porównajmy to z następnym. Aha, ty wcześniej to nosiłeś. To po lewej stronie, ten zbrojny amulet trwałości. Ale do lojalności by było lepiej. Większe obrażenia zadaje i 4 punkty życia, gdy odpoczywa. I tu mamy jeszcze zastępny. A nie, to z zatrutym. Nie, no to zostaje ten. A jak? Plus 3 do lojalności, plus 3 obrażeń podczas pierwszej potyczki po odpoczynku, zyskujesz 4 punkty życia, gdy odpoczywasz. No i ty masz 2 punkty, 4 punkty umiejętności, chłopaku. Zaskoczyłeś mnie teraz. Tymi punktami. No to lecimy do końca z tym deszczem, deszczem strzał. Deszcz strzał wywołuje o 15% więcej punktów obrażeń od broni. Co my tu jeszcze mamy? Deszcz wywołuje o 25% więcej punktów obrażeń od broni u nieopancerzonych jednostek. Kosztuje 1 punkt akcji mniej. No i dobra. I wywołuje wrażliwość, bo skoro
Tamten łuk działa tak, że... Pokaż mi jeszcze raz ten łuk. 6 punktów obrażeń zadawanym wrażliwym jednostkom. A tylko Mordred może wrażliwość, to tak, to by też on potrafił wykonywać, jakby powodować wrażliwość u wroga. No dawaj tą wrażliwość. Ona nie jest taka zła. No i dobra, czwórka jest, ale musimy wejść do Camelotu. Musimy wejść do Camelotu i znowu do kuźni. Bo ty masz tą zbroję. Przekujemy. Nie no, tego tutaj nie wykorzystam. Szkoda na to. Tam mam inne plany. To jest przekute. To jest przekute. Dawaj, następny. Przekuwamy. I u ciebie łuk. Przekuwamy. No i gitara. Tutaj coś jeszcze mogę wsadzić. Chciałem zwiększyć poziom w jakiejś broni. Bo nie mogę teraz tej broni, które używam. No to tak, w dwuręcznym. To w dwuręcznym sobie zwiększymy poziom. I się wypstrykałem z kamieni. Ale je można kupić ogólnie. Je można też kupić jak coś. Całe skrzynki tego. To musi urosnąć. Balan nie idzie, ale balan musi się szkolić. To na pewno. Balan, Dendrain, ty spadaj, spadaj stąd. Ty idziesz na misję. Hector i Vine też. Merlin. Szkolimy. Nie możesz odstąpić. Ciebie też będziemy szkolić, Biały Rycerzu. I Galahada. O, nie, przepraszam. Przerywamy szkolenie. Bo jest Lancelot. No i teraz mam dylemat. Bo ten Lancelot mi się podobał. Jest prawowitym. Czempionem. Wolałbym Lancelota tam wrzucić. Za Merlina. No dobra. Aha, bo i tak Merlin i tak się może szkolić. Tak nie wiem po co, ale niech szkoli. Lancelot leci, no bez Galahada. O, tak sobie zrobimy. Do lecznicy. Nie no. Masz dobry level, nie? Prawie 16. Dobra, zapłacę za nią. Nie to. Zapłacę za ciebie. No i do... A, i ty masz jeszcze uraz. Wszyscy coś chcą. No i pięknie. Tak to wygląda. Czwórka gotowa, z tymi nie mam co zrobić. Tutaj jeszcze jedna misja i powinny wskoczyć rzeczy na poziom 15. A jak dekrety? Bo ja to muszę na bieżąco tutaj. Ta, dobra, ustawy są. O, zdobywca labiryntu, co powoduje 4 do lojalności. Szczerze? Galahad. Nie, ty jesteś tym wielkim mistrzem. Galahad nie ma. Bo kim ty? A w kuźni robisz? A to jest ogólnie 13 tytuł nowy. A mam tylko 12 bohaterów. Więc każdy jakby coś robi. Dobra, to nie mam zdobywcy labiryntu. Mógłbym dodać do lojalności za ten tytuł. Na przykład jemu. Czym się zajmujesz? Rzemieślnik. No to już nie będziesz rzemieślnikiem, bo lojalność by się przydała. U ciebie zresztą też. No to już. Okrągły stół. Chodź tutaj. I chciałbym zobaczyć teraz twoją lojalność. No, kolejne dodatkowe obrażenia. A ty masz maksymalnie, świetnie. Macie wszyscy eliksirki? A jak? Jeszcze double check. Tu się robi. Się robi, na nic mnie chyba nie stać. Za mało pieniążków mam. The time has come to face Arthur's other soul fragment. Hidden in the heart of the forest, the most sacred and terrifying sanctuary of the Sheen Avalon.
I wonder what shape and form my old enemy will take this time. But I'm ready to destroy his twisted nightmare self again. Zniszcz fragment duszy króla Artura. Rodzaj przeciwnika to Selly i Anselly. Dodatkowa nagroda, duża ilość doświadczenia. No i wymagany bohater Se Mordred, bo to jest misja główna. No i najsilniejsza ekipa, jaka istnieje u mnie, właśnie idzie na misję. Wszyscy poziom 16. Tu powinno być mocno, bez urazów, bez utraty witalności. This is incredible. They have reached the most well hidden place in Avalon. It has worked. Here we are. Here we are. Move. We have a legend to kill. Pyk. To ma więcej pancerza, ty. Ty masz niezniszczalny. No i ty z tyłu. No i dobra. Już jakiś taki słaby pancerz mu dałem, nie wiem, czy nie miałem lepszego? Chodziło mi o Iwajna. Patrzcie, kto wraca. Jeśli dobrze pamiętam, było na odwrót. I wouldn't have been able to find the heart of the Deepwood if I weren't following the mark I bestowed upon you. The light of the moon. Teraz jest czas na twoje wyjaśnienia. I've already told you that the Green Knight must be destroyed, which means we are both here for the same reason. Nie robisz niczego za darmo. Co będziesz z tego mieć? In the old times, the Unseelie were united under the command of a strong queen. My court wants to return to the old ways. Królowa Anseli brzmi naprawdę ładnie. Everything has been going to plan so far, but I still need to deal with the Green Knight somehow. Dlaczego mam ci pomóc zostać królową? We must fight together, whether you like it or not. I am well prepared. I know the secrets of the mysterious heart. You need me. Powiedz mi, co wiesz? The lord of this place is the Watcher, one of the few remaining she warlocks. We must face him eventually. A co ze strażnikami? The guards are carefully selected Seelie and Unseelie warriors who belong to neither of the courts anymore. They obey only. Kurde, pomoc się przyda. We are both intruders to them. Dobra, walczmy razem. Wiem, że ona jest zdradliwa, ale no kurde, no piąty bohater, nie? No i świetnie. I nawet wiesz co? Chodź wyżej. Masz pocisk mocy, widzę. To będziesz strzelać. Jak wygląda mapa? Ochrona. Mam... No to na... Mordreda. Niech ma więcej pancerza na tą walkę, no bo to jest jedyny z mieczem? Jedyny z mieczem, no. Reszta dystansowi. O, tu coś kolejnego. Zwinność, no to wiadomo. Najlepszej postaci, Lady Dendrine. I idziemy. To będą mocne walki, skoro takie te dają bonusy. Oj. Co to? Obserwator. Jakiś czarodziej. Mordred of Camelot, you mistake recklessness for bravery. You shouldn't disturb the silence of this sacred site. A jednak tu jestem. I want to deliver you a message from the Watcher. We know you regard yourself as the savior of Avalon, but you are only bringing doom here. Leave. Nie mam pojęcia, kim jest ten obserwator. The Watcher is a powerful she-warlock. Imagine him as the wise gardener. In a living, dreaming garden. Żaden ogrodnik nie będzie mi mówił, co mam robić. Lord Selly. Chciałem właśnie to powiedzieć, że zapłacisz krwią, ale on to samo powiedział. No i dobra, gdzie biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Halo? Masz zielony miecz, zapamiętam. Dużo łuczników tam jest. Ojej. To co? Na razie pioruniasty. Nie ma co się wychylać. Widzisz go? Nie widzisz go.
No to się wychyl. Chociaż kawałek. Oj, to nie ty. Kurde. Myślałem, że Mordreda mam wciśniętego. No to chodź teraz. I serve the Lord. A, czekaj, teraz widzisz. No mercy for the No to dobra, to musimy zrobić tak. Ty tu. Od razu wycelowanym. The Lord is my witness. U ciebie chyba szkoda tego wycelowanego. Podpal, strzał. Jest ogłuszony. Też za ciosem w takim razie. Chodź tu. Ustawimy się na następną walkę. Bo on jest ogłuszony. A tutaj skąd oni się wzięli? Ci po lewej. Wow, 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 wow. To ja tam nie podszedł, gdybym się rozejrzał. Dobra, musimy ich trzasnąć. Aj, ciebie szkoda. Anulować. Bo ty spłoniesz, a jak? A tych nie widzimy. Ale zrobimy tak, żeby zobaczyć. Opsa. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś źle pozaznaczałem. O, jest cztery. Tu fajnie wleci ten ogień jej. Też nie widzisz? A teraz? No bez jaj. To twój ogień fajnie wleci, no co? Powolnimy jeszcze. Wycofaj się. Zobaczymy, co ty masz. Pierw wycelowany. Kurde, nie zabija. Masz magiczny pocisk. Wywołuje zamrożenie. Tutaj mamy, przyzywa deszcz lodu na obszar kwadratu 6x6 i spowolnienie powoduje. Lodowa burza 3x3. Trzeba to posprawdzać, kurde. Fajne rzeczy. Zasięg widzę inny, no tutaj jest potężnie. Powoduje spowolnienie? Ta. No to już na nich wszystkich. Jeszcze cię mam, złociutki. Chodź tu. No i strzelamy gdzieś tam. No właśnie, gdzieś tam. Dokładnie, bo słabo to wygląda. Jeszcze masz jeden strzał. Ale już nie widzisz? No to nadzór. No będzie boom. Ja mówiłem, że wracamy bez utraty witalności, bez urazów, ale ta walka jest mocna i to na start. Jesteś ogłuszony, ale trzaśniesz go. Ty też jesteś ogłuszona? Nie, ty nie. Nie tak, nie tak, nie tak. No mercy for the wicked. Your Highness? Nie widzisz go. Mało koło widzisz, kurde. Dawaj tą, bo na te ogniki. Łoho, mamy deszcz ognia, znaczy tego, strzał. O, właśnie. Boom. Fajno. Jeszcze jeden. Świetnie, jeszcze jeden. No i dobra, ty to załatwisz. 24 ma. Raz, dwa, trzy. Aha, ha. Jeszcze raz mamy. To nie żarty. Raz, dwa, trzy. Dobre to było. Dobra, nie idzie źle. Jeszcze pociskiem mocy tam. Ale słaby jest ten pocisk mocy. Ale zamrożenie jest. Co? Trzeba mu pomóc. Żeby nie był ogłuszony. Dobra, on spłonie. Ale inni podejdą. Strzelają do niej. No i do Mordreda, znowu ogłuszony. Nic, zabij. Zabij. Rekonwalescencja, czemu nie? Stąd widzisz. Nie wiem, czy jest sens.
Tam jest za dużo strzelających. Sinners shall bleed. Słabo to coś działa. Wszystko jej słabo działa. No to strzelę sobie. I idź stąd. O! Raz, dwa, trzy. To możesz zrobić. I dawaj do przodu, tam trzeba dojść do nich. Do tych strzelających. No, bez kitu słabo ich widzimy. Dawaj tu. Chyba, że użyję tego, to wyjdą z nory. To wyjdą z nory. Opsa. Bum. Bum. Chodź tu i nadzór. Tak zrobimy. Wyłaź się z nory. Stoją w miejscu? Ej, tylko ta jedna chyba nie stoi. Świetnie, trzy trupy. Dobra. Chodź tutaj, wycelowany. Nała. Nała. Dobra, poszło. Jakoś poszło. Ogniska, dużo ognisk. No bo no, walka nie była łatwa. Tylko, czy coś uzupełniamy? Szczerze, zostawię sobie. Idziemy dalej. Najwyżej wrócę się tutaj. Trzy ogniska, po co aż tyle? Don't worry. Be happy. Of course they're hiding and waiting for. Where are they? Closer than you think. Zdrada. The time has come. Eliminate the humans. Damn traitor. Finish her first. Ale pomogła przy pierwszej walce. No to dobra, skoro mnie zdradziłaś. I serve the Lord. Oni są bardzo blisko. Wycelowany. Enough of this. I should let you destroy the Green Knight. Your actions serve me either way. That is, after all, your purpose here, Human King. Ale uciekła. Wszyscy uciekli. It's over. They are dead. That no i dobra. A snake. Venomous. Jeszcze ich dorwiemy na pewno. We don't have time to hunt her down. Idziemy tu. Idziemy tu, ale już tylko w czwórkę. Nasza zdrajczyni uciekła. Halo? Na pewno ktoś tutaj jest na tym polu. Don't you dare to move. Don't even breathe. That's the foulest and most irritable creature I've ever seen. Co? To tylko króliczek. Well then. We live to fight another day. Okej. Ale skrzyneczka jest. Artefakt. Szmaragdy. Pieniądze. Oho. Wiem, że tu będzie walka, a tutaj tylko zbieramy rzeczy. I idziemy dalej. Po co tyle ognisk? Coś podejrzanego tutaj będzie się działo. Coś mi tu nie pasuje. Za dużo tego. Sama pani wygląda na dużą. Idziemy po to ognisko, uzupełnię pancerz i weźmiemy skrzynkę. W takim razie. Dawać pancerz. Dawać, dawać, nie przestawać. I dawać relikt. Aj, myślałem. No i dobra, i tu jest, wygląda jakby finał misji. Serce Knei. Is not entirely part of Avalon anymore. Oho, mamy. To jest chyba zielony rycerz, co? Ciekawe. I have heard so much about you, Bane of Britannia.
foreseen your arrival. Why are you slaughtering my guard? How could you be so ignorant? Możesz się odsunąć? Przybywam po Zielonego Rycerza. You have just confirmed that you have no idea what the Green Knight is. Even that name is so very wrong. So human. Ale i tak to wyjaśnisz. What you are here for is the spirit of the She. The manifestation of the deep wood. Something ancient. Something far beyond your understanding. Jestem tu, by cię ostrzec, że mrok plugawi twą ukochaną Kneję. Did you really think I'd be that ignorant? The dark cloud is the fragment of your dead king. The lady's human pet. I feel his anger and malice in my bones. All the she do. To on, pozwól mi zakończyć to raz na zawsze. The Green Knight is the heart of the deep wood. And I can't let you destroy our world. Time will heal it. Time will heal all of us. You are not the cure for our illness. Lecz nie masz czasu. We, the she, always have the time. Pozwól mi wyjść Zielonemu Rycerzowi na spotkanie. It is impossible. The spirit you call the Green Knight is the last guardian of this place. And only my death can evoke our protector. Cóż, kończą nam się możliwości. I'm afraid you are right. I understand your motivation. But still, I must stop you. Możesz spróbować. On będzie czarował. Trzeba go zdjąć. Wow, wow, wow. Aha, tak to ma wyglądać. On będzie pewnie co chwila. O, dużo masz, Zielony Rycerzyku. On ma 1 HP? Tylko co, może pewnie nieśmiertelny jest. Trzeba to sprawdzić. Nie wiem jak. My sięgniemy. Na pewno tego przesunąć się nie da. Pewnie jest niewrażliwy na ogłuszenie, co? Tak, na ogłuszenie jest niewrażliwy. Na wszystko jest niewrażliwy. Nie będzie krwawił, nie będzie zatruty. Nie będzie odrzucony. No mercy for the wicked. Mógłbym być wycelowanym już, ale... Nie wiem, co tam zrobić. Chyba, że ty kulą ognia, co? Nie sięgniesz, ale jak dobrze podejdziesz... O, mam deszcz ognia. O! To lecimy z tym deszczem. Aha. Tylko się nie będzie dało zabić pewnie bez niego. Okej. Okay. On jest niewrażliwy. Dawaj, to w takim razie jeszcze tu boom. Trzeba to niszczyć. No i on jest za blisko. Czyli muszę podejść. Podchodzę, bo się nie boję. 165, 165. Chociaż mógłbym dwa razy. Tak, będzie lepiej dwa razy. Raz i dwa. W następnej rundzie wywołamy wrażliwość. No nic, chodź tu. Boom. Boom. I tyle. Your Highness?
Już go widzisz? Niby nie. Wycelowanym. Bo on jest mocny. Co robi? O, zniszczyłem to. No, trzęsienie ziemi. O kurde, o, będzie mocny. A ten teleport zrobił? Gdzie? Gdzie ten typek? Nie widzę. A, jest tutaj. On jakiś taki niewrażliwy. Życiowe więzy. No dobra, nie ma co go bić. Mordred? On niby dostanie. Na pewno wrażliwość. Odporność to nie zwróciłem uwagi. Nie jest napisane, że jest odporny na wrażliwość. Mocny pancerz, no dobra. No i tak go nie zabije. 130. Pyk. No ale i tak mocno oberwał. I ty musisz stąd wyjść. O. Bum. Ktoś tam dostaje. Za mało masz punktów, żeby... Niewrażliwy na podpalenie. No to nie jest pyk. Mogłem ten deszcz ognia zrobić nad nim. Ale nie wiedziałem, że on jest nieśmiertelny. Że on jest nieśmiertelny! To już. Bęc, bęc. I odsuń się. Wiem, że dostaniesz. I wypij sobie smar do pancerza. Dobra. Aj, zasłoniłem ci teraz. No to wycelowanym, bo on się odnowi parę razy. Wiem, że dużo nie miałem tych punktów, ale on się będzie odnawiał. I tu najlepiej używać właśnie tego. Znaczy tego. Opóźnionego strzału na niego. No co, raz, dwa, trzy. Powolnienie na wszystkich. Może dowi się nie da, wiadomo. O, teleportowała mi się tutaj. Czy tam była odporność na to? Nie zwróciłem uwagi. Ta przeszkadza mi. Idź stąd. Kurde, muszę się odsunąć. Mordred. Dwa razy. Lecimy z nim na ostro. Ta kulka ognia. 182, 3 pancerza. Nie widzę teraz. Gorzej, gorzej poszło. Mogłem kulę. Mogłem kulę, ale jest wycelowany. Czekamy. Ten znowu dostał. Napij się, chłopaku. No to trudne czasy są. Na pewno... A on jest odporny? Tak. I tak bym niczego więcej nie użył. Lepiej dwa razy. Trzymaj się tam, chłopaku. Trzymamy za ciebie kciuki. Wycofamy się. Ej, miał być strzał. O, jest. Dobra, fajnie obrywa. Fajnie obrywa. Deszcz ognia na niego. I jeszcze ogień. Czekamy. Trzymaj się, Mordred. Ojej. Mordred, napij się. Jeszcze jedną turę to może stać.
Pierw spowolnienie. Ale się przeliczyłem, za szybko to zrobiłem. Kurde. No nic, ale mamy ten opóźniony. Ja nie zwróciłem uwagi, czy on nie jest na to odporny. Możliwe, że jest. No mercy for the wicked. O kurde, mocne to jest. Ale to trzeba na bieżąco niszczyć, nie ma co. O, i tutaj tym piorunem spoko, bo on coś dostanie. No to nieważne, ale o właśnie, tu też oberwie. Odsuń się od niego. Czas, żeby się odsunąć. Bo on nie ma dużo HP, będziemy go z dystansu ładowali. Kolejny. Teraz ty masz wycelowany. Świetnie. Piorunem go. Trochę się uleczył. Tu jeden strzał. Trochę się uleczył, ale co to za leczenie? Raz, dwa, trzy, babi, jaga, patrzy. Mamy go jak nic. Plus 125, za dużo. Za mocno się zaczął leczyć. No to co? No to i tak jest. Dobra. Raz, dwa. Rekonwalescencja. Wycelowany. O, ma tylko 51. Boom. Nie ma go. Chyba dalej stoi. Od nowa. Troszkę się głowa mu wysunęła. Pokaż się. Teraz masz łeb. A ja straciłem ruchy. Nie, jeszcze nie. No dobra. Muszę zwrócić uwagę, czy to mu coś zabierze. Boom! Podpalenie! Płoń dalej. Ale ten obserwator przynajmniej nie żyje. Oj, huragany! Przyzwał kolejny. No to już. Da się to podpalić? Da się to podpalić. No i to powinno spłonąć. A jak? Może dziku? Zobacz tę wrażliwość teraz. Dalej odporny? Dalej odporny. No to boom i boom, lecimy z nim. Ile to kosztuje? Jeden, no to dobra. Pyk. Raz, dwa, trzy. Odsuń się od tego huraganu. Boom, boom. Ty też się od tego odsuń. To niepewne miejsce jest. Ktoś z tego wyskoczył. Te huragany będą powodować, że będą musiał się ruszać. Nie sięgnie. Plecy. Raz. Plecy. Dwa. Wycelowany teraz szkoda? Nie, no tak jak mówiłem, nie ma na to czasu. Co te trzy tury trzeba to używać? I siedzisz sobie w tym, a sieć. Raz, dwa, trzy. Tu. To nie, to się nie opłaca. Wycelowany. I do przodu. Mordred, możesz dystansowym, to bij dystansowym. Oj, zostaw go. Co on ci zrobił? Nie wiem, co mu zrobił, ale mamy eliksir niewidzialności, więc
Odpalimy Hama. Eliksir niewidzialności. Hops! Nie ma mnie. Czy on działa? Nie wiem, bo ja go widzę. Time to feed the ravens. Piorunem go. Z dystansu go potraktujemy. Ten opóźniony. No nic. Stój w tym miejscu. Bo jesteś niewidoczny, tak mówią. Nie wiem, czy ten czar lepiej? Nie no, chyba dwa strzały są lepsze. E to jak miałby działać ten eliksir niewidzialności? On by mnie uderzył. No dobra, ale zapij się, bo on oszukuje. Spowolnienie raz. Trzy mogę stracić, więc idziemy tu. I raz, dwa, trzy. Lecimy dalej. Bum, mało ma życia, ha, ha, ha. Płonie. For the Lord Almighty. Bardzo mało. Trzaśnij go też jeszcze z dystansu. No i podejdź. Podejdź. Na walkę z nim. Mordreda bij jak coś. Zastanawia się. Oj, kolejne wiry. Hector oberwał. No to dobra. Za jeden to użyjemy sobie. Dobra, już jest koniec w sumie. Nie zwróciłem uwagi, jak mało on ma życia. Something is wrong. The death of the Green Knight feels like a blow that has fractured Avalon. And the darkness of the void beyond is trickling through. This is not what was supposed to happen. Kolejny jakiś potężny kostur. Jeden pójdzie na sprzedaż. No i dobra, walka była nietrudna, ale Hector jednak odniósł witalność strata. Nie wiem, jak tam wejść. Czy tam się da wejść? Tutaj po lewej stronie teraz. Chyba nie. Chyba tam nie było przejścia, nie? Tak mi się wydaje. Nie, tutaj nic takiego nie ma. To może wszędzie byłem już. Tu byliśmy. Zobaczę, czy coś za tym ogniskiem jest. Oj, zaraz padniesz. Coś za tym ogniskiem się znajduje i za tym, tutaj gdzieś, po lewej. Bo tak to byliśmy wszędzie, no chyba to koniec misji. W ogóle jeszcze dwa ogniska zostały całe, nieruszone. Dziwne. No dobra. Nie ma co już ich wykorzystywać. Myślałem, że to będzie więcej walk, a to było mało, ale konkretne. Jeszcze tak chciałbym zerknąć, czy na pewno nic za tymi ogniskami się nie znajduje. Kurczaczki, tu nie przejdziesz. Opaku. Macie umiejętności teleportów, jakieś skoki dalekie na 10 metrów, ale krzaczek nie ominiesz. A może być tak, że jak użyjemy, to wtedy coś się pojawi? Czasami tak jest. Nie tym razem, jeszcze zobaczę ten drugi. Ale chyba nic z tego nie będzie. Będzie lipa. Koniec misji. No dobra, to kończymy. Nie ma co sztucznie przedłużać. Misja główna zrobiona. Jestem bardzo ciekawy, ile nam się pojawi misji na poziom 17. Mam nadzieję, że parę, a nie jedna. Tak jak było z 15 i 16 levelem. Koniec aktu mamy. Koniec aktu. Oh.
All you had to do was kill. What the hell are you talking about? There's one shard left, and it's all over. You must have unleashed something when you killed the Green Knight. It was the only task I gave you, stupid mortal. Enough of this. Watch your tone, my lady. Don't you forget who is in charge here. Who is, actually? Let's see. It's not your fault. Still, the Fomorians are returning. Returning from where? Those beasts tried to conquer my island at the dawn of time. I had to sacrifice my dragons to defeat them and banish Balor, their god, into the void. It must be Arthur's doing. In his final despair, his last fragment reached out to your adversaries. Move against the Fomorians and find Arthur's last fragment among them. Try to kill him properly, if it's not too much to ask. Trust me. I'm not in the habit of sparing my enemies. Wydaje mi się, że ona będzie głównym bossem. Ta pani jeziora cała. Pokonałem Zielonego Rycerza. Powłóczące nogami połączenie ducha lasu Sithe oraz fragmentu rozdartej duszy Artura. To była trudna bitwa, pełna okropnych niespodzianek, lecz odniosłem zwycięstwo. Muszę zniszczyć jeszcze jeden fragment, jednak potrzebuję najpierw pomocy Pani Jeziora. Dużo zarobiliśmy hajsu z tej misji, fajne nagrody. Uraz zwelczony. Wytalność. Skończono ulepszanie przedmiotu. Dobra, ale... Nowe misje. No właśnie, ile tego jest? Jest... A, następna na poziom 16. Powrót Dzikiego Ogonu. Myślałem, że na 17 wylatujemy. No i dobrze, dobrze. Jeszcze jedna gdzieś misja powinna być. A, już jest 17? A, i tu jest jeszcze główna misja, też na 16. To jest totalnie... losowość jest niesamowita tutaj. Wcześniej było tak, że jak robiliśmy już misję na poziom, w sensie główną, to już pojawiała się na następny poziom, a to jest kolejna na 16. Może tamta była na 15, tylko było źle napisane, bo w sumie nie mieliśmy na 15. Ale czy to ma jakieś znaczenie? To co nam dają, to robimy. Dobra, dwie misje na 16 i później 17 wlatują. Dobra, to troszkę poekspimy niektórych bohaterów. Bałem się, że nie będzie możliwości. A w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.